Na targach w odniesieniu do Samsunga głównie mówi się o Note 8. Jednak powiem szczerze, że najbardziej przypadł mi do gustu Xcover 2. Chyba pierwszy smartfon, który rzeczywiście wygląda na odporny. Ta gruba obudowa, jak sami widzicie, daje pewne zapewnienie odporności, aczkolwiek, no cóż, smartfony, zawsze ich najdelikatniejszym elementem będzie ekran. I o to bym się martwił, tym bardziej, że tutaj ramka specjalnie ponad ekran nie wystaje. Ale trzeba przyznać, że jak na odporny smartfon pomyślano też o ładnym ekranie i w miarę wydajnym dwurdzeniowym procesorze. Jest też aktualny system 4.1.2 Jelly Bean, czyli w gruncie rzeczy wszystko, co potrzeba do wygodnego korzystania ze smartfona w tym momencie. A przy okazji można go zanurzyć metr pod wodę na 30 minut. Nie wiem, kto to będzie robił, ale śmiało próbujcie. Ja spróbuję, jak tylko go dostanę na test.